Hello, hello, kryptoświry. Zaczyna się tutaj dziać, zaczyna się dziać, tydzień zaczyna się dobrze. Ostatnio się spotykaliśmy standardowo w niedzielę, a dzisiaj jest środa, czyli dzień. Ja wiem, o czym wy myślicie. Dzisiaj jest środa, czyli dzień newsa. Newsa, czyli przejrzymy sobie rynek. Standardowo, słuchajcie, zobaczymy, co słychać u nas na kryptoświecie. No bo się dzieje, tego się nie da ukryć. Przeglądając wszystko po kolei, zacznę od tego, że pamiętajcie, o tym mówimy po raz kolejny. Ja nie jestem doradcą finansowym. Doradca finansowy sobie gdzieś tam siedzi, może obracać waszymi pieniążkami, obraca, obraca, obraca i co się dzieje? I to może być górę, a może być. Ja takim gościem nie jestem. Sami podejmujecie decyzje o swoich finansach, co kupujecie, na czym zarabiacie i też na czym tracicie. Jeżeli akceptujecie takie stanowisko, zapraszam Was do dalszej części wideo, a w dniu dzisiejszym zobaczymy cenę Cardano i zobaczymy, co z tym Cardano dalej może być. Zobaczymy sobie, co z Bitcoinem, bo z Bitcoinem, jak widzicie, tu hu, hu się dzieje. No, a i teraz Ethereum. Czyli coś, co mam na oku bardzo mocno, bo ja nie wiem, jakimś cudem ciągle wierzę w te wszystkie tak zwane price prediction, czyli że ta cena poleci w kosmos i będzie kosztowała 10 tysięcy dolców. Gdzieś tam po części wierzę. Ja postaram się przygotować coś dla was takiego po polskiemu, żebyście mogli zrozumieć, czemu kurczę ci ludzie twierdzą, że to będzie aż taki kosmos. No i oczywiście, zaglądając tu na te rynki, najważniejsza dla mnie rzecz, słuchajcie. Mój Instagram, gdzie tak jak widzicie, są wrzucone szybkie strzały. Coraz więcej osób na tym moim Insta przybywa, bardzo mnie to cieszy. Tu ostatni post z dzisiejszym filmem. No i generalnie zobaczcie, już mam 101 subków, więc nie będę narzekał. Fajnie, że jesteście, nakręca to do dalszego nagrywania, więc ekipo, zaraz będziemy to wszystko przeglądać. No i co? No i czas się brać do wideo. A zatem, jeżeli już wiemy. Co będziemy dzisiaj robić, to jeszcze tylko szybka wstawka. Słuchajcie, mój plan 60 kroków do półbańki, czyli od zera do milionera, jak tam będzie ktoś to zwał, utknął na szóstym szczeblu. Ja nagram osobny filmik o tym, jak chcę po prostu złamać ten stereotyp, że nie wolno robić tak, nie wolno robić tak. U mnie system jest prosty, gram 60 tradeów do kwoty 500 tysięcy złotych z 1000 złotych. To jest mój szósty trade, który był rozpoczęty przeze mnie wczoraj dokładnie. I powiem wam szczerze, no już tak blisko, jak to śpiewają, tak blisko. I było tak blisko. Tutaj mam ustawiony alert, jak widzicie, na 2610 i było i się. Znaczy żartuję, no jest korekta, ale kurde, dzisiaj to już był kryzys, była brygada kryzys. Ja już myślałem, że tutaj się już tak blisko nie pośpiewa, że może być różnie. Natomiast cena zawróciła zgodnie ze średnią kroczącą, na co bardzo mocno liczyłem. To też był taki moment, w którym bym ewentualnie myślał, co dalej z tym fantem robimy. Mamy kolejną drogę do udanego trade'a. To będzie szósty trade z 60, czyli będzie wykonane 10% planu z 1000 złotych do pół miliona. Taki robię eksperyment i żeby was bambuko nie robić, nie jestem akurat na Binance zalogowany, nie będę się teraz logował, żeby po prostu nie przedłużać. W każdym razie z 300 dolców, które zostały uruchomione, aktualnie jest 717 czy tam 719, bo to się zmienia cały czas w zależności od ceny, to jest na lekkiej dźwigni zagrane. No i generalnie, jeżeli tylko cena nam wybije poza ten alert 2610, który jest ustawiony, zamykam automatycznie szóstego udanego trade'a i to the moon, baby! Dobra, a teraz wracając do giełdy. Co tu się w ogóle podziało? To my się zaraz dowiemy. Pamiętacie, jak ostatnio rysowałem wam wykres na Cardano? Pamiętacie, jak mówiłem o tym, że spotykamy się w bardzo, 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 bardzo ważnym miejscu. I mówiłem, że tutaj to ja bym sobie najchętniej poczekał, a później szybki szorcik. Mówiłem tak, czy nie mówiłem? Pewnie mówiłem, bo tak to dokładnie zostało rozegrane. Pomijając oczywiście moje trady z eksperymentu do 500 tysięcy od 1000, ponieważ tam jest po prostu kapitał 1000 zł. I powiem wam szczerze tak, psychicznie o psychologii na rynku będziemy rozmawiać, bo ja wam też chcę wrzucić taki kurs o analizie technicznej, bla 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 bla, żebyście też umieli sami podejmować decyzje. Natomiast ja zacząłem od tysiaka. Serio. Ja wiem, że to jest dużo pieniędzy, bo to jest dużo pieniędzy. Natomiast chodzi o to, że jeżeli ja z tego tysiaka będę za chwilę miał 20 tysięcy, owszem, będzie ciężko podejmować decyzje,
Ale hello, nawet jeżeli stracę z 20 tysięcy 10, stracę kapitał oczywiście, ale nadal wsadziłem tylko tysiaka i mam 10x do przodu. Więc w każdym momencie się będę mógł z tego wycofać, natomiast to nie będzie tak trudne w podejmowaniu decyzji, bo ten tysiąc został wydzielony z mojego kapitału. Tu jest mój główny kapitał, a tu wydzieliłem sobie, załóżmy, ten tysiąc. Jest to po to, żeby ta kropla w tym całym bunkrze finansowym nie była czymś, co o ja, ola Boga, ola Boga. To jest po prostu kapitał, który poszedł na eksperyment. O, w eksperymenty się inwestuje i to jest eksperyment. Więc jeżeli polegnie eksperyment, to trudno, jeżeli się uda, kurde lebele, ale będzie kapuśniaków w kieszeni. Dobra, wracając do tematu Cardano. To, co się dzieje tutaj ogólnie, to jest to, co między innymi dzisiaj w dzisiejszym filmie o Bitcoinie. To jest tak zwany taniec Bitcoina nad altcoinami. Ja na to mówię, że Bitcoin gra po prostu jak w teatrze lalek. Kieruje tym, co się ma dziać na innych rynkach. Dlaczego? Zaraz wam to powiem, jak dojdę do Bitcoina. I słuchajcie, nadal uważam, że ten poziom dla Cardano to jest poziom, gdzie można zaryzykować grę w dół na shorta z jakimś szybkim stop lossem tu na górze, w razie czego, gdyby jednak cena BOOM i to the moon, a wy o, miało spadać. Ale jeżeli się przebijemy przez to, to tak jak zawsze standardowo przy takim zagraniu potwierdzam, bum, wychodzimy najlepiej retest, ja to uwielbiam, to jest dla mnie bardzo fajny sygnał i bum, to the moon, baby. I generalnie aktualnie nic z tym nie robię, bo ponieważ zobaczcie, no, zarespektowany został kolejny poziom na FIBO. Według średnich kroczących niby Cardano nadal jest w jakimś takim dłuższoetatowym trendzie spadkowym. No mieliśmy wzrosty i mamy, zobaczcie, zawraca nam średnia krocząca 200, więc jest to też dla mnie dość istotny wskaźnik, chociaż nie jako jedyny, bo nigdy, pamiętajcie, nie podejmujcie transakcji na jednym wskaźniku. Nie ma jednego wskaźnika jako leku na całe zło. Więc jeżeli chodzi o Cardano, słuchajcie, standardowo boom i albo szybki short z krótkim stop lossem tuż powyżej, a jeżeli nie, no to czekamy na retest i wybijamy do góry. Tyle na razie w Cardano, bo ono konsoliduje, ono jest w takim range'u, chociaż coraz węziej, coraz węziej. Zobaczcie, respektujemy kolejne poziomy Fibonacciego, respektujemy tutaj pięknie linię trendu, respektujmy ją do góry, wybijmy się tu, a jeszcze jakby nam się to wybicie złożyło tutaj w tym okresie gdzieś z tą średnią kroczącą długoterminową, naprawdę będę walił na longa i być może będzie to jeden, siódmy, ósmy, dziewiąty, a może dziesiąty krok na mojej drodze 60 trade'ów do półbańki. NEDURABE. Lecimy dalej. Bitcoin. Słuchajcie, naczytałem się dzisiaj w necie, że Bitcoin to już jest ten zdechły kot, który zdychał tyle razy. No niby kot ma tam ile? 7 żyć? Tyle mu dali. No to sponio, to jak ma 7 żyć? Prestiż. Nie wiem, ile on już żyć wykorzystał. Przestałbym liczyć. Natomiast fakt jest taki, wszyscy o tym mówią, wszyscy się z tego śmieją, że ten zdechły kot wykorzystuje życia kolejne i nadal żyje. I to jest kolejny dowód na to, że to, co już miało być trupem, nadal żyje. Ale ja już się do tego przyzwyczaiłem, bo jak Bitcoin rośnie, to jest po prostu FOMO. Tak, kupuj, kupuj, jo, kupuj, 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 stary, ale będziesz miliard, pierdyliarderem i w ogóle wszystkim i będziesz już nigdy nie jeździł rowerem. Natomiast jeżeli Bitcoin spada, to o, uciekamy, bo to już nigdy nie będzie normalne. Więc generalnie ja już się przyzwyczaiłem. Natomiast co z Bitcoinem? Z Bitcoinem ostatnio, jak nagrywałem wideo, czyli w niedzielę, bo tak będziemy się spotykać, środa, niedziela, z Bitcoinem mówiłem, bo byliśmy gdzieś w tym etapie, mówiłem, że mamy bardzo mało miejsca, żeby się tu cena rozpędziła, bo był ważny poziom 50 tysięcy. Tak było? Pewnie tak było. I teraz tak, jeżeli my obawialiśmy się tego poziomu, to mieliśmy tutaj dwie opcje i dwa scenariusze do rozegrania tutaj trade'u zyskowego. Pierwszy był taki, że odbijamy się od 50 tysięcy i nurkujemy szybkim shortem z krótkim stop lossem. To był wariant numer jeden. I mówiłem o tym, ponieważ cena miała bardzo mało miejsca, nie? Bardzo mało. Natomiast tak, nazbierało się dużo energii i pomimo, że RSI nie było jeszcze w idealnym miejscu do startu w górę, to tak jak wam wspomniałem, jeden wskaźnik nie jest nigdy wskaźnikiem. Szukamy kilku połączeń, żeby podejmować decyzję. Cena przebiła nam bardzo mocno tutaj, bardzo mocno, cena przebiła nam poziom tych 50 tysięcy. No i jak widzicie, to co się wydarzyło, to jest teraz to, o czym chciałem powiedzieć. Dlaczego Bitcoin bawi się altcoinami jak marionetkami? Zobaczcie, co się dzieje. Mamy godzinę
drugą w nocy i zaczynają się na Bitcoinie jakieś tam dziwne rzeczy. Mamy przebity poziom i od razu po chwili czerwone świeczki, nie? Spadkowe. Z tym, że jak ja to powiększę specjalnie, żebyście zobaczyli. Zobaczcie na tą świecę. Ona była z długim knotem. Cena poszła w dół na 50,5 koła, po czym zakończyła na 51,300. No i summa summarum później stało się to, co się stało. Ale w momencie, zobaczcie, tu został poziom fantastycznie wybroniony. Normalnie bitwa pod Grunwaldem to nudy. Pięknie wybroniona pozycja, pięknie wybroniony poziom, a w tym czasie, nie wiem, weźmy EOS-a na przykład. Czyli jeszcze raz, uwaga, wracamy do spoglądania sytuacji. Kiedy na Bitcoinie mamy la 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 la, to nagle na każdej innej walucie lecimy w dół, słuchajcie, lecimy. I to jest ta cała zabawa Bitcoina. Bitcoin tylko postraszył. Tylko dosłownie postraszył i zaraz jest sraczka biegunka. O panie, zawijamy ogon. O panie, też będziemy. No i Ethereum pominę, ale na chwilę, zobaczcie. Desant. Link, Litecoin, desant. SXP, desant. To jest przerażające, że to jest po prostu, to nie jest psychologia po prostu tłumu, to jest panika tłumu. I dlaczego dalej będzie zabawa? Ponieważ tak, Bitcoin wystrzelił, zanim te monety się odbiły, tak? No przykładowo ten EOS, była sraka, no dobra, jesteśmy w grze z powrotem, nie? Wyrównał nam się poziom. Natomiast jest jeszcze jedna opcja. Kiedy na Bitcoinie zrobi się naprawdę pompa i totalny rajd, chociaż to już widać, co tu się porobiło, tak? Bo tutaj jest bum, 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 konsolidacja, i lecimy dalej, to sprawa wygląda w taki sposób, że jak się zaczniemy tu za chwilę ładować, wykres dominacji Bitcoina zacznie robić swoje i momentalnie ludzie wywalają się z tych małych monet. Momentalnie. Leci Bitcoin, ładuj się w Bitcoina, sprzedaj psa, sprzedaj żonę, sprzedaj jeszcze to, co nie sprzedałeś, a sprzedać powinieneś, żeby kupić Bitcoina. No i to się później może zakończyć jakimś foodem, który Chińczycy spuszczają wodę i tak jak mówię, Chińczycy plus Elon Musk, pamiętacie, o tym było na początku i mamy glebę. I tu jest, kurde, płacz i zgrzytanie zębów, bo 50% straty kapitału, bo poszło. I teraz uwaga, do czego ja zmierzam? Gdzie może pójść Bitcoin? Bo to jest najważniejsze w tym momencie, czym powinniście się skupić. Rajd Bitcoina, pamiętajcie o tym, że jest wielki boom w necie na o Boże, stary, to jest czwarta kwarta, to jest normalnie taka kwarta, że w koszykówce nawet żadna czwarta kwarta nie jest taka kwarta, jak ta kwarta czwarta. Fajnie, no podniecajmy się, Bitcoin wrócił do życia, nasz zdechły kot jednak żyje, tylko jest jedna zasadnicza rzecz. My będziemy niebawem coraz bliżej ATH, czyli All Time High. 64 patole to był szczyt Bitcoina. I teraz uwaga. Na tych wzgórza mają oczy. Te oczy patrzą na aktualną cenę Bitcoina. Dlaczego? Ponieważ ci ludzie, którzy tu kupili, bo sąsiad mówił kup Bitcoina, ten też mówił kup Bitcoina. Ten już płakał, ale kupił Bitcoina. A ten, jak już kupił, to mówi, ale będę miał Lamborghini, panie kurka wodna. I pff, jestem biedny. Rozumiecie? Tu było FOMO. Wszyscy sprzedawali wszystko, żeby tylko kupić Bitcoina. Bitcoin został spuszczony jak woda w kiblu i wylądowaliśmy tu. Zobaczcie sobie, bo to wystarczy spojrzeć na cenę, ale ci, którzy kupili na samym szczycie, łyknęli w 93 dni 54% straty. I teraz uwaga, oni, niektórzy w panice kaskadowo wyprzedawali się. Oczywiście, ci, którzy to kupili, wyprzedawali się już tu, bo nie chcieli ciąć straty, to jest normalne. Ale dużo osób poczekało i później już nie cięło strat. I teraz jest pytanie, ci, którzy stąd spoglądali na cenę Bitcoina w tę stronę, prawdopodobnie cieli też straty ciutkę wyżej, ciutkę wyżej, ciutkę wyżej, ciutkę wyżej. I teraz my będziemy smyrać ich po stopach od spodu do ich straty. Będziemy ich tutaj w tym poziomie smyrać. Jest duże ryzyko, że osoby, które wytrzymały tą stratę, ale już nie chcą w tego Bitcoina inwestować, to będzie nie wiadomo. Jest ryzyko, że my na tym poziomie 60 tysięcy chwilę potańczymy, a jest też opcja, że przebijemy się tu po prostu jak taranem i pójdziemy już w kosmos, bo jest czwarta kwarta. Dobra, to tyle ode mnie.
Jeszcze oczywiście Ethereum. Nie wiem, czy już o tym mówiłem. Dzisiaj jeszcze nie, faktycznie. Ethereum, podobna historia. Mówiłem w poprzednim filmiku, że w granicach 35 tysięcy na Ethereum będziemy mieli ciężką walkę, bo to się powtarzało w przyszłości. Mamy jedno podbicie, drugie podbicie, później kilka tam tańców godowych na dole. Boom, moje krótkie trady z punktów wsparcia. Więc generalnie aktualnie wylądowaliśmy na oporze w granicach tam 3 tysięcy, przepraszam, 3,5 tysiąca. Nie wiem, czy powiedziałem 35 wcześniej, jak tak, to przepraszam, wchodzi mi o 3,5 kafla i na tym poziomie będziemy tańczyć. Podobna historia, słuchajcie, jaką chciałbym Wam powiedzieć, to jest dla mnie schemat taki. Albo walimy w poziom i kolejny raz będziemy go testować. Będę szukał tutaj shorta, jeżeli będzie to krótki, szybki zjazd na parę procent, z dźwignią oczywiście. Albo przebijamy, retestujemy, ważny poziom, no to go. Na tym odcinku można ładnie łyknąć. Nie wiem, czy łykniemy taki pełen strzał, natomiast po reteście myślę, że te 10% do ostatniego przebicia, które się zakończyło, że tak powiem, chińskim pierdzeniem po raz kolejny, te 10% myślę, że będziemy w stanie łyknąć na Ethereum, czyli do 4000. Jeżeli ktoś otworzy na 3600, można będzie do 4000 po przebiciu tego poziomu próbować trzymać pozycję. Ok? Słuchajcie, moi drodzy. Na dzisiaj to by było tyle, bo generalnie newsy takie, co tam się w ogóle dzieje i tak dalej, te wszystkie informacje będziemy zawsze robili w niedzielę. Tak wam tylko rzucę. Crypto Bubbles. W ogóle ja nie patrzę na to, słuchajcie. Nie, ja mam po prostu jakiś taki uraz do tego typu wynalazków, typu Dogecoiny, te inne Shiby i Rottweilery i w ogóle i tak dalej. Nie. Fajnie, że urosło, ktoś zarobił kupę, wciul się na czystej spekulacji, tak samo jak na większości rzeczy. Super, super, ja się cieszę waszym szczęściem, ale nie. Nein. Dla mnie pozostaje sensowne monety, które gdzieś tam mają jakieś przedłoże po prostu mocnego projektu. No i oczywiście wskaźnik fear and greed, chciwość rośnie. Rośniemy w siłę. Nie tak dawno byliśmy na tym etapie, albo i nawet na tym, zaczęliśmy już podążać. Extreme greed. I prawdopodobnie, wiecie co, ta czwarta kwarta rozpędzi nas tutaj bardzo mocno. Wylądujemy znowu na styczeń, luty, marzec, na kolejnym niezłym szczycie i nowymi ATH praktycznie na każdych monetach. I zobaczymy, co później się stanie. Czy to będą Chińczycy, czy to, nie wiem, przylecą kośmici i powiedzą, że Bitcoin jest zły, my nie chcemy Bitcoina, żebyście go mieli, bo my już go mamy 1000 lat. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za followersów. Ci moi angielscy followersi, co piszą po angielsku na Insta, też są bardzo cenni, no ale niestety pewnie nic nie rozumieją, co ja mówię po polsku. Trudno. Super, że pojawiły się subskrypcje na moim kanale. 101 osób. Naprawdę piękne dzięki. Jeżeli chcecie, żebym się przyglądał innym monetom, bo tak będzie, słuchajcie, my się nie będziemy zatrzymywać na Cardano, Bitcoinie, Ethereum, będziemy walić już resztę monet. To jeżeli wy macie jakiś coś projekt, co jesteście zainteresowani, co się może wydarzyć, a może tam bym chciał trade'a złapać i tak dalej, bo to nie są tylko te trzy, które. Ja mam tu konkretną drugą listę, słuchajcie, z większością. I naprawdę można znaleźć wszędzie dogodną sytuację do wejścia, tak? Naprawdę można znaleźć mnóstwo innych krótkich tradeów. Może akurat jest moneta, którą macie, może nie wiecie, czy z niej wyjść, czy zostać, jak to wygląda. Zapraszam. Tyle ode mnie. Super, że jesteście. Kibicujcie mi z moim eksperymentem 60 kroków do 500 tysięcy złotych od tysiaczka. Jeżeli tam dobiję, będzie prestiżowo. Pozdro 600, ekipa, dzięki jeszcze raz i do niedzieli. Hello!